Oto słowo Boże. Amen.
kupisz, Panie wierny Boże. Ojcze, w Te ręce składam ducha mego. Stał się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów. Dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Po strachę na moich znajomych ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosę Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który w niebie współczuć nasze słabości, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwa, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dnia ciała swego znosił na ręce prośbę do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa, przez to cierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Chwała Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł. Powiedziałem wam, że jestem.
bracie, pozwólcie temu odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra. Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta z trybu razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Arkadiusza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, przemówił z odźwiernią i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra. Czy może i ty jesteś jednym z moich uczniów tego człowieka? On odpowiedział. Nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział. Ja przemawiałem jak nie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa mówiąc. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego. Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc. Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł. Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast powrót zapiął. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich. Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi. Nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało spełnić się słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią będzie przyszłość. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł. Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego. A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat. Cóż, to jest prawda. To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do mnie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jeśli zaś u was zwyczaj, że na paschę uwalnię pamiętnego więźnia,
Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali. Nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze w lutym przykolonym z ciemni włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto odprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek! Gdy go ujrzeli, arcykapłani z łzy zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, wrócił się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym Mitosefes, po hebrajsku Gabata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i rzekł do Żydów: Oto król wasz. A oni krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tak go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, po środku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz, król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Co napisałem, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na 4 części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzielajmy jej, ale rzućmy o nią losy. Do kogo ma należeć? Tak miało się wypełnić słowa pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano.
A gdy Jezus skosztował odkuszenia, wykonał się i schłoniwszy głowę wziął ducha. Może na początku nam się wydawać, że to jest smutny dzień. Po śmierć
pożałoba, bo Chrystus zostanie złożony w grobie. I może podobne uczucia przeżywali też apostołowie, którzy widzieli Chrystusa cierpiącego. Ale my mamy patrzeć dalej. Mamy widzieć zmartwychwstanie Chrystusa, widzieć sens Jego męki, a zarazem też i sens naszego życia. Mówię, moi kochani, jak wytłumaczyć sens chorób, cierpienia, sens trudów, które spotykamy na co dzień, sens tego, że czasami jedna osoba powierzyli na sercu ciężko jest, że wielu wydarzeń ze swojego życia nie rozumie. Ale na szczęście jest głęboka wiara w Boga. Boga, który czuwa nad człowiekiem. Boga, który dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby wlać w serce człowieka nadzieję. I ten dzień dzisiejszy, chociaż może wydawać się smutny, powinien kierować nasze myśli, nasze serca ku zmartwychwstaniu, ku nadziei życia Bogu, ku odkryciu prawdy, że tak naprawdę każde życie ludzkie może jest naznaczone cierpieniem, trudem na sens. I dzisiaj tę prawdę mamy odkrywać, tą prawdę mamy, prawdą mamy żyć, ale także w tych miejscach, gdzie jesteśmy, mamy bronić krzyża. Mamy bronić naszej miłości do Pana Boga. Także Boga wyśmianego, wykpionego, pogardzanego. Każdy z nas na pewno o tym wie. Dlatego w tym szczególnym roku wiary potrzeba, abyśmy jeszcze bardziej prosili Pana Boga, abyśmy my, a także i nasze rodziny, żywne do krzyża, gdzie każdy na pewno odkryje prawdę o swoim życiu, o sensu pobytu tutaj na ziemi. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nas Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a na pozwoliwie życie ciche i spokojne, na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza z nas za sługę.
swej wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Andrzeja, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i ją rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wierni Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za Bratem Uberu. Niech nas Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w tą chwili odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomóż wiarę i zrozumieniu katechumenu, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących Chrystusa. Niech nas Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Dajże łaskawi na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech przez tych, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i prawdziwej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do Twoich środków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośbę swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnili światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez proste wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując się, doznali pokoju.
niebezpieczeństw. Dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą. I z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, aby wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od siebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodu, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Bóg się spokojny.
Zabitaj ukrzyżowany, w duszy zrodzę zatrosz.
Panie,
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.